Przeciętny Kowalski lepiej niż w raju, lepiej potrafi się ubierać. Przyznaje, że ma za co żyć, twierdzi, że tu nie ma za co umierać. Przeciętny Kowalski wszystko, co trzeba, weźmie i sobie kupi, ale żyje tym, co obiecane, bo kupić to sobie może każdy głupi. Przeciętny Kowalski, on był wykonał wyższe wykształcenie, bez podstawowego, co prawda, lecz tym bardziej w cenie. Przeciętny Kowalski, on woli znaleźć niż zarobić, woli skołować niż zarobić i to go właśnie zdobi. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, cudowny. Przeciętny Kowalski ma poczucie humoru, lecz nie używa, bo on taki, a będąc pod humorem, rozdrapuje on rany jak maki. Przeciętny Kowalski uważa, że mu się jednak coś więcej należy i z tym bez przerwy wyjeżdża i ze wszystkimi się mierzy. Przeciętny Kowalski na żarty pożera Żydów na portalu, a tak na poważnie czuje się ofiarą, bo nie trawi ich szmal. Przeciętny Kowalski z niemałą wyższością wyraża się o sąsiadach, bo jest nieprzeciętny, trudno, tak wypada. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Przeciętny Kowalski, on kocha wolność bez granic u Smitha i Schmidta, lecz u siebie za nic. Przeciętny Kowalski nie lubi zawdzięczać nikomu niczego, a tych, którym coś zawdzięcza, tępi do ostatniego. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i to jestem ja, ten Kowalski. Kowalski i Bóg. Przeciętny Kowalski sporo wie o Bogu, nawet wyręcza go w mówieniu. Natomiast Bóg wie za mało o Kowalskim, więc Kowalski się spowiada. A przeciętny Kowalski ma jednego Boga, tego co wszyscy, jak wszyscy. Ale na wszelki wypadek ma drugiego i już tylko swojego. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Przeciętny Kowalski modli się do Boga, który jest również jego bratem, i jednocześnie szykuje broń na braci, którzy modlą się do jego Boga. Przeciętny Kowalski jest uduchowiony i materią on się brzydzi, ale największe wzmożenie religijne ma na widok relikwii. Cudowny ten Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum. Cudowny ten Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum. Cudowny ten Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum. Cudowny ten Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum.
Zaiste nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski. Zaiste nieprzeciętny jak bum bum. Zaiste nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski. Zaiste nieprzeciętny jak bum bum. Przeciętny Kowalski wciąż przeprasza Boga, a ten z reguły mu wybacza. Sam zaś Kowalski woli karać niż wybaczać. Tak obroni nam tożsamość. Cała nadzieja to przeciętny Kowalski jak bum bum. Cała nadzieja to przeciętny Kowalski jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Jest cudowny Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum. Cudowny ten Kowalski, przeciętny Kowalski jak bum bum. Ja jestem Kowalski, ty jesteś Kowalski. Ja jestem Kowalski, ty jesteś Kowalski. Bum bum. Napisałem piosenkę kilka dni po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Myślicie, że to jest daleko od was. To jest bardzo blisko. Tak naprawdę, kiedy Rosja napadła na Ukrainę w 2014 roku, napisałem natychmiast piosenkę. Napisałem piosenkę bez żadnej nadziei, że ta piosenka cokolwiek zmieni w sytuacji na froncie. A chciałbym. Ale nie mam takiej specjalnej nadziei. Natomiast coś trzeba zrobić. Trzeba wykonać jakiś gest, gest woli. Chciałem przyłączyć się do wszystkich tych, którzy chcieliby z najzwyczajniej po prostu współczuć. Współczuć na przykład dziewczynie, którą poznałem będąc wielokrotnie we Lwowie, która została z dziećmi,